Nie dam ci, aż przyniesiesz mi wieniec od panie. Tak. Panny, panny, dajcie wieniec komu, wieniec mężu, wieniec, żeby może dało wody komu, wody kogucikowi, wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. Nie dam ci, aż mi przyniesiesz od wieprza kieł. Od wieprza kieł, tak. Myśmy to mieli na zaliczenie na jednym przedmiocie. Ja to miałam na retoryce w tym liceum. Ale jest zarąbisty, bo można mówić i szybko, i właśnie na długość oddechu, typowo na podparcie przepony, plus jeszcze dykcja. Bo tam są te wyrazy, kogucikowi na przykład, gdzie wybija to z rytmu, bo słowo jest wyraz trzysylabowy. I wyrazy takie przepiękne jak dom, żołądź, komu żołądź, wieprzowi żołądź. Dobra. Zboczenie zawodowe. Cześć, witajcie, dzień dobry w kolejnym odcinku na kanale Go On Stage, bliżej sceny. Dzisiaj mamy, nie wiem już którą w tym roku, rozmowę z gościem, a gościem moim jest Paweł Ferenc. Paweł jest logopedą i dzisiaj porozmawiamy o takim pośrednim temacie, mianowicie o tym, w jaki sposób wady wymowy mogą wpływać na waszą przyszłą potencjalną karierę w teatrze, jak się uporać z wadami wymowy i czy można to zrobić też u osób dorosłych. Paweł, tak na początku w ogóle mam takie pytanie, wiem, że już tutaj byłeś, ale powiedz, jak ci się podoba studio? Na początek, cześć, dzień dobry, witam przede wszystkim. Studio jak najbardziej, jak mogłem, miałem ten moment, gdzie mogłem się podpisać na ścianie, tak? Sław, to po prostu serce urosło. Ale, czułeś się dumny? Tak, czułem się dumny, to już był ten moment, w którym już gdzieś zaistniałem. Bardzo się cieszymy, że zaistniałeś akurat na naszym kanale, w tym studio. To pierwsze pytanie, jakie wady najczęściej spotykasz u dzieci? Bo z tego co wiem, to masz głównie takich młodszych pacjentów. Tak, no to są dzieci no w tym momencie, sześcioletnie to było, trzyletnie, od trzylatków do sześciolatków, tak? Moja najstarsza pacjentka w tym momencie będzie kończyła 18, ale tam już po prostu takie szlify ostateczne, nie? Już takie no, zajęcia dykcyjne praktycznie, tak? Żeby już tam było idealnie po prostu. Ale wracając do dzieci, no tak jak obserwuję przez te 5-6 lat mojej aktywności na rynku, no to raz, że ilość wad wymowy u dzieci wzrasta, co jest po prostu no, straszne, bo to jest po prostu straszne. Co zaobserwowałem jeszcze, no to przede wszystkim przerośnięcie wędzidełka dolnego języka. Tak? Gdzie mamy to wędzidełko, gdzie powinniśmy podnosić język, tak? Do góry, gdzieś tam do podniebienia, a dzieci tego nie potrafią. Tak samo nie wyciągną całkowicie do brody. Ten język robi się w takie słynne serduszko po prostu. A powinien być ostry. No to tak można profilaktycznie, można to rozpoznać. No to są główne rzeczy rzucające się w oczy, tak? Te wędzidełka. Jeden wady zgryzu przecież. Jako logopeda oczywiście nie powinienem się znać, wypowiadać, tak? Ale jeżeli zęby są cofnięte niekiedy do środka buzi, no to już no widać po prostu, że czas na ortodontę, dentystę. A same wady wymowy? Od opóźnienia mowy, tak? Jeżeli mamy kolejne etapy rozwoju mowy u dziecka i tak jak już dochodzimy do tego wieku 6 lat, no to już dziecko ma piękne wszystko szyży, czy dżysy, zy, cy, dżysy, życie, gdzie w odpowiednich miejscach, odmianach, różnicowaniu i tu wchodzimy już na erkę, tak? No i raz, że przez to, że język jest przyrośnięty przez to wędzidełko, tak? No to nie może podnieść języka dziecko. A jeżeli nie może podnieść, to nie może język zacząć wibrować, tak? Bo jeżeli mamy kłoskę R, ona w odpowiednim miejscu się zbliża do wałeczka dziąsłowego i tam dochodzi do wibracji, tak? No już nie będę w rzeczy techniczne zagłębiał. Po prostu ten język musi tam zawibrować, żeby było takie R piękne. No i dzieci nie są w stanie tego zrobić. Nie są w stanie też powiedzieć L. Głoski L. Tak. Bo gdzieś to przez, powiedzmy, smoczek, jeżeli dziecko jest długo karmione smoczkiem, tak? Ten język jest przyciśnięty do żuchwy, tak? I zwyczajnie jest ten odruch już no, zaburzony. No, śmiało można powiedzieć, że zaburzony. Zamiast dziecko podnosić, to gdzieś tam napiera na dolne zęby, tak? To są takie główne rzeczy rzucające się w uszy, no ale jeżeli mamy... Fajny przypadek kiedyś był przypadek dziecka. Dziecko, które miało zaburzenie już na poziomie neurologicznym nawet, bo tam chodziło w grę już przewodzenie samo, impulsu dźwiękowego z ucha do ośrodka mózgowego mowy. Czyli ono było tam częściowo jakby niesłyszące?
O to chodziło? Tak, później wyszło, że dziecko ma niedosłuch przewodzeniowy. W ogóle gdzieś tam później założono aparat słuchowy i dziecko chodziło już tam zadowolone z życia. Często dzieci mają coś takiego jak zaburzony słuch fonemowy i fonematyczny, gdzie, tak, znowu będzie wykład, gdzie nie słyszą różnicy między głoską sz a głoską s na przykład. Aha. Albo głoską, przepraszam, głoską sz lub głoską ż. Okay. Gdzie tutaj mamy sz bezdźwięczne, a ż z kolei jest dźwięczne. Aha. Dla nich to jest to samo. Na późniejszych etapach szkoły to owocuje tym, że dziecko ma problem z ortografią i zapisem liter. Tak? No wiadomo, że tam, jeżeli wchodzimy już na poziom dysleksji, no to mamy zapis tych brzuszków PB, tak? Małych liter. Też jest z tym problem, ale według mnie to wynika bardziej też jakichś zaburzeń słuchowych. Do tego jeszcze nie doszedłem, cały czas obserwuję, jak to wygląda u dzieci. Literatura jest dosyć bogata na ten temat, zachęcam w ogóle, żeby przeczytać, zapoznać się, czym jest faktycznie dysleksja. Okay. Bo to jest temat niewyczerpany i niezgłębiony nadal. Niezgłębiony, nie możemy o tym, bardzo długo mówić, tak? Dysleksja. Okej, okay. A jakie jakieś takie wady wychowawcze, jakieś problemy z dzieciństwa mogą potem wpływać na wady wymowy już u młodego człowieka, u nastolatka, czy nawet u dorosłego? Oczywiście tak. Tak, i tutaj mamy cały wachlarz takich rzeczy, tak? Zaczynając od standardowego jąkania, które ma podłoże psychologiczne u dziecka, bo również może mieć podłoże neurologiczne, co ciekawe. Ale to już zostawimy. Skupmy się na psychologicznym, gdzie dziecko przez przeżyty stres zaczyna się po prostu jąkać. Dochodzi do niepłynności mowy, dalszego zacinania się. Drugi taki standardowy, taka druga standardowa przyczyna, to jest działanie środowiska. Jeżeli, powiedzmy, dajmy na to, mamy chłopca, tak, który się jąka i w toku już samej badania diagnostycznego, wywiadu z rodzicem, tak, dochodzimy do momentu, w którym okazuje się, że nagle tata się jąka. Aha, czyli jakby wzorzec, tak? Tak, przez wzorzec, dokładnie. Lub dziecko wskutek szoku, bo tata wyjechał do pracy za granicę, nagle zaczęło się jąkać. Okej. Okay. To jest jąkanie. Potem mamy coś takiego jak mutyzm. Mutyzm może być wybiórczy. To się też wiąże z zaburzeniem głównie psychicznym, gdzie dziecko wskutek szoku przestaje mówić w konkretnych sytuacjach. Mhm. Na przykładzie... Też jakieś takie, które nie wiem, przypominają mu o tym nieprzyjemnym doświadczeniu. Dokładnie. Na przykład w drodze do szkoły. Pierwszego dnia szkoły dziecko sobie idzie z mamą. No i dzieje się coś takiego, że widzi tam, że jakieś zwierzę wpada pod koła samochodu, już tak drastycznie mówiąc. I to u niego wywołuje tak mocny szok, że przestaje mówić. Boi się tego miejsca. Okej. Okay. Boi się szkoły na przykład, ponieważ sobie połączyło tragedię z konkretnym miejscem. Mhm. A to już chyba nie jest wyzwanie tylko dla logopedy, ale też dla psychologa. Oczywiście. Psychologa, pedagoga, innych terapeutów. No i tutaj logopedy, żeby dotrzeć do dziecka... żeby dziecko zaczęło mówić. No i tutaj trzeba naprawdę cierpliwości, poznania tego dziecka, poznania jego środowiska nawet. Nie? No, naprawdę warto, jest bardzo ciekawe. Tu nie będę o konkretnych przypadkach mówił, bo w sumie nie powinienem tak publicznie. No nie, o konkretnie tak. Nie pytamy. A jak to jest na przykład, bo wiadomo, inaczej będzie mówił człowiek z północy, a inaczej będzie mówił człowiek ze Śląska. Mhm. Jak to jest z tymi różnicami w regionach, z tymi gwarami... dialektami, czy to może mieć jakiś taki znaczący wpływ? Tak, jeżeli przynajmniej w pierwszych etapach rozwoju mowy. Ja się skupię tutaj na północy, skąd sam pochodzę, tak? Gdzie mamy inny sposób udźwięczniania głosek przy wygłosie, tak? Czyli tej końcowej sylabie. Tak jak jest przykład wyraz cukier, tak? Tak, tutaj u nas się mówi cukier, kiełbasa. Tak, tak. Kiedy, pakety i tak dalej. To jest twarde i aż takie czasami nieprzyjemne dla ucha. No i tutaj jest zawsze dylemat. I to już też na etapie studiów rozmawiałem z wykładowcami, jak dziecko prowadzić w takiej sytuacji. Mhm. Kiedy dziecko ma zaburzoną mowę i czy należałoby prowadzić dziecko według dźwięków, które je otaczają, tak? No to mówię takim językiem prostym, dźwięku, bo to się oczywiście tam ma swoją terminologię na to wszystko. Mhm.
czy prowadzi dziecko właśnie według głosek, dźwięków, które zna, które go otaczają, żeby zaczęło mówić poprawnie i potem dopiero skupić się, tak jak w wyżej wymienionym przypadku, na, już dalej na tych zmiękczeniach, że mówią kiedy, kiełbasa, cukier, tak? Czy jednak od razu w obecnie panującej wymowie warszawskiej, dominującej tak dla całego kraju, już od razu uczyć ze zmiękczeniami i ubezdźwięcznieniami, tak? Czasami. A zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja, zapytam, że wyszedłeś na przykład do rodzica, powiedziałeś, że dziecko ma problemy z wymową właśnie ze względu na jakieś takie regionalne niuanse, powiedzmy, językowe, i jakiś rodzic się z tego powodu oburzył? Nie, nigdy się nie zdarzyło. Okej. Okay. Znaczy, to zawsze powodowało śmiech, bo to są takie rzeczy naturalne, tak? Jeżeli się mieszka w jakimś regionie, to się tego nie słyszy. No tak. Ja się dopiero dowiedziałem, że automatycznie, oczywiście na studiach jeszcze, że utwardzam właśnie te końcówki niektóre. Tak? Czy pomijam zmiękczenia? No ale to wynikało z tego, że byłem osłuchany z konkretną wymową konkretnego regionu. Okej. Okay. Także no, dużo się dowiedziałem o sobie. Tak samo było, że nie mówiłem ostrej eski na przykład. Nie? Musiałem się nauczyć na zaliczenie ostrego s mówić. Tak. I jak się tego nauczyłeś? Po prostu siedziałeś przed lustrem? Tak. Otworzyłem książkę, przeczytałem, jak jest opisane w literaturze, jak wymawiać głoskę, w którym miejscu, która część języka, w którym punkcie artykulacyjnym. No i potem było ćwiczenie, powtarzanie. Mhm. Ale cię udało. No i bardzo dobrze. To przejdźmy może tak do już tak stricte do języka, do wymowy w kontekście teatru. Bo czy da się taką wadę wymowy skorygować u osoby w wieku nastoletnim, czy nawet u osoby dorosłej? I czy to jest bardzo długi proces? Czy taka osoba jest w ogóle w stanie zrobić to sama, czy jednak jest potrzebna pomoc logopedy? Trudne pytanie. Trudne pytanie ze względu na to, że każda osoba inaczej pracuje, tak? Mhm. Czy potrzebuje logopedy? Oczywiście. Oczywiście, no może samemu, jeżeli ktoś ma tyle zacięcia chęci, tak? Żeby otworzyć literaturę profesjonalną, zresztą, ale to zaraz będę mówił o portalach społecznościowych, o grupach logopedycznych, gdzie łatwo może tam się skontaktować. Ale wracając do typowo do standardowej pracy. Jak najbardziej trzeba pracować z logopedą. Okay. Dlatego, że logopeda zwraca uwagę na szczegóły, które człowiek, który nie ma z tym styczności, no po prostu pominie. Mhm. Z racji tego, że nie wie o nich. No, zwykła rzecz, tak? Jeżeli przeczyta literaturę specjalistyczną, może też nie zrozumieć z racji pisanego z języka, jakim są opisywane sposoby, tak? Ćwiczenia, czy miejsca artykulacji, czy samej... Po prostu ze zwykłą terminologią, tak? O to chodzi. Mhm. Sposób wysławiania się, sposób mowy bazuje na pewnych odruchach, ułożeniu języka w miejscu artykulacji, tak? I teraz, jeżeli przez naście lat mówi się w określony sposób, język z przyzwyczajenia, ze zwykłej pamięci mięśniowej, bo język jest mięśniem, wpada w konkretne miejsce, w konkretne napięcie. Mhm. No i teraz zadaniem logopedy jest razem z tą osobą, nazwijmy pacjentem, żeby było profesjonalnie, no to z takim pacjentem ćwiczy się na początku odruch, tak, razem ze słuchem, żeby taka osoba usłyszała, że mówi źle, okay, że może mówić lepiej. I to jest zadanie dla logopedy, żeby nauczyć tą osobę, w jaki sposób ma układać ten przysłowiowy język, tak, aby osiągnąć zamierzony efekt w realizacji głoski. Okej. Okay. Tak, czyli jeżeli mówimy sz, to buzia musi być okrągła, ząbki razem, język dotyka podniebienia twardego, tak? Mhm. Czy jest zbliżony. A są czasami takie rzeczy, że mówimy sz, gdzie powietrze ucieka na boki, tak? Bo język się źle układa. Okay. To jest tak ekstremalny przykład, tak? Żeby tutaj zaznaczyć. No i im starsza osoba, tym teoretycznie powinno być trudniej. No ale znam historię jednego profesora filozofii, który nauczył się poprawnej artykulacji dla samej umiejętności. No. Okay. No, to taka ciekawostka, nie? Ale, czyli jest to możliwe po prostu, a facet, no pan już był starszy po prostu, nie? Gdzieś tam w odpowiednim wieku opanował to, ale chciał, ćwiczył i przede wszystkim regularnie powtarzał, tak? I to też zaobserwowałem u dzieci czy z osobami dorosłymi, jak pracuję, że regularnie trzeba powtarzać, tak? Jeżeli już mamy z racji wakacji, chociażby uciekną 2 tygodnie z terapii, zakładając, że to powiedzmy spotkanie jest raz w tygodniu, tylko 2 spotkania uciekną, no to już widać zaległości, bo gdzieś tam język już ucieka, bo mimo, że rodzice pilnują, chcą,
To z racji tego, że no, tak, po prostu mam odruch i język będzie mi uciekał. No tak. No, tak jak powiedziałeś, język to jest mięsień, a mięśnie też po jakimś tam odstawieniu ćwiczeń, powiedzmy na 2-3 tygodnie, to też tam robią się słabsze i od razu no, widać różnicę tak. między tymi treningami. No, to, do tego to się sprowadza. Także u osoby dorosłej, tak, już nawiązując, będzie wyglądała inaczej ta praca. Mhm. No, bo tutaj zależy jak osoba, no ciężko tak mówić teoretycznie, zależy jak osoba, jakie ma potrzeby. No tak, każdy przypadek indywidualnie. Dokładnie tak. Ale jest nadzieja dla każdego. No, oczywiście, zawsze. Zawsze. Słyszeliście? Nie traćcie nadziei. A w jaki sposób takie zajęcia dodatkowe, jak kółko teatralne, warsztaty czy grupa teatralna mogą pomóc w, może nie w samym leczeniu, ale chociaż w profilaktyce? W profilaktyce jak najbardziej. Przede wszystkim w profilaktyce. Na pewno wypracują pewność siebie u takiej osoby. Zwykle przy zajęciach teatralnych już wykorzystuje się osoby logopedy. Tak? Do kierowania sposobem mówienia, długością oddechu, wydechu, tak? Akcentowania niektórych rzeczy, tudzież zahamowania nadmiernego akcentowania przede wszystkim. Również nad siłą głosu, bo można mówić niektóre rzeczy głośniej, niektóre ciszej. Zależy, jaką postać się odtwarza, tak? Przy pracy z głosem, jak najbardziej podparcie przepony, tak? Żeby to przyszło mi do głowy, że spróbuję sobie na ćwiczenie zrobić. Okay. Że może tutaj pani... to za chwilę. Bo mam tu przygotowane parę książek, które można wykorzystać do pracy samodzielnej, jak i terapeutycznej. A to będziemy o tym może za chwilę mówić. Tak, wracając do pracy nad oddechem, na potrzeby, tak? Możemy na potrzeby teatru. Jest fajne ćwiczenie, proste do wykonania. Można się położyć na plecach, tak? Wykorzystać chusteczkę higieniczną, położyć sobie na brzuchu i starać się oddychać właśnie przy pomocy brzucha, bo mamy kilka torów oddechowych. Nie wiem, czy o tym mówić w tym momencie. O to, co tam będę się produkował. Krótko. No to mamy tor oddechowy tutaj żebrowy, gdzie ruszamy barkami, mamy tutaj oddychamy klatką, więc to wszystko idzie na boki, a mamy tor przeponowo-brzuszny, który oddychamy brzuchem, tak? Gdzie pracujemy. I tutaj wszystko jest w spoczynku. Co nam to daje? Daje nam to dłuższy oddech, dłuższy sposób mówienia na jednym oddechu, kiedy nie musimy pobierać tak w żaden inny sposób. I teraz będę mówił od rzeczy, żeby tylko wydłużyć fazę wydechową. Tak? Są piękne ćwiczenia na to. I tutaj wracamy do nasze ćwiczenia na przeponę w pozycji leżącej, gdzie kładziemy sobie chusteczkę higieniczną kota. No kot już jest ciężki, tak? Ale powiedzmy ta chusteczka higieniczna czy książka, gdzie ćwiczymy kontrolowanie świadome oddechu, tak? Gdzie bierzemy wdech, ten brzuch oczywiście rośnie, wydech powoli i tak dalej. Nie wiem, czy to dobrze i klarownie opowiedziałem. Myślę, że tak. Ja zrozumiałam. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, możecie dopytywać w komentarzach. Jak najbardziej, tak. Skontaktujemy się z Pawłem, żeby doprecyzował ewentualnie. Okej. A w jaki sposób my możemy dbać o swoją wymowę na co dzień? Na co dzień? Mówiłeś, że masz jakieś ćwiczenia i chciałbyś, żebym spróbowała. Tak. Pierwsze co? I tutaj ćwiczę. Gra nazywa się Miny Akcje Treny, nie pamiętam wydawnictwa. Ale określa, to może już niech pani tu zaprezentuje, ma przedstawienia kilku osób oraz miny, jakie trzeba zrobić. To bardzo dobrze działa na rozwój mięśni, bo czasami jest tak, że dzieci mają słabe mięśnie i są w stanie się uśmiechnąć szeroko, tylko kąciki ust są opadnięte. Ale to też przez butelkę i przedłużone karmienie właśnie smoczkiem. Czuję się, jakbym stawiała tarota. Dobra. Znalazłam? A nie, tu mam zaznaczone nawet. Dobrze. Także mam pierwsze takie ćwiczenie. I tutaj... A twoja przyszłość będzie wyglądać tak. Dobra. Także tutaj mamy jedną grę, którą można wykorzystać jako przerywnik, tak? W ćwiczeniach. Z kolei pani Bogumiła Toczyska napisała łamańce z dedykacją. Słynne makaka makama. Oczywiście, dobrze powiedziałem. Hakuna Matata. Tak, Hakuna Matata. Tutaj jest taki piękny, perswazyjny duet głosek szy i czy. Okay. Także proszę przeczytać fragment w duecie. Trzeba
zestrzelić strzałą trzos, potrzymać strzemię, wytrzeć nos. Zatrząsnąć trzeba strzydze drzwi, wypatrzeć trzmiela w trzcinie, gdy brzmi. Ostrzyc w strzegomiu zjeżony włos, przestrzegać postu w wielki post. Na wietrze trzeba zetrzeć chrzan i wstrząsnąć przed użyciem tram. Wspaniale. Nie mogę się do niczego przyczepić. Naprawdę? Ładnie, aż za dobrze bym powiedział. Ale podejrzanie. Podejrzanie dobrze. Gdzieś tutaj miałem... To może znajdziemy za chwilę. Ja pamiętam, że miałam kiedyś taką sytuację chyba jeszcze w zerówce. Właśnie pani logopedka wzywała wszystkie dzieci z klasy po kolei, żeby sprawdzić właśnie naszą wymowę. I większość dzieciaków w mojej klasie, jak nie chyba wszystkie, u każdego coś znalazła, do każdego się doczepiła. I wzywała tam na indywidualne konsultacje, tak. na zajęcia. Tylko nie mnie. I mi było przykro, ja się czułam taka wykluczona, bo wszyscy tam chodzą do tej pani logopedy, a ta jedna cirocka nie. A to tylko dobrze świadczy, że nie trzeba. No. Że wszystko jest w porządku. No i wiadomo, że to jest wykluczenie, tak, i tutaj poczucie wspólnoty jakieś. Pewnie. Ale akurat logopeda, no to powinna być osoba, która się nie powinno wiedzieć, no tak naprawdę. Także im lepiej się mówi, im mniej się pracuje z logopedą, tym lepiej. Mhm. Aczkolwiek jak jest potrzeba, to naturalnie do logopedy zapraszam serdecznie. Jest wielu logopedów w Polsce. Chociażby na Facebooku są grupy, gdzie logopedzi koncentrują się, tak, w tych grupach. I wielu rodziców już pisało, tak, z pytaniem, co tam się u tego dziecka dzieje, jakieś tam zdjęcia wstawiali. Ale można dzięki portalom społecznościowym nawiązać właśnie współpracę z logopedami z całej Polski, zależy gdzie tam, i nawet za granicą już teraz, bo widziałem, że tam z Anglii też polscy logopedzi mieli jakieś angaże. A są jacyś logopedzi, którzy na przykład prowadzą kanał na YouTubie? Może taki bardziej skierowany do rodziców stricte, żeby rozpoznać, kiedy, nie wiem, u dziecka pojawiają się jakieś pierwsze niepokojące objawy? Coś w tym klimacie, czy... A nie spotkałem, nawet nie przyszło mi długo, żeby szukać. A może to jest pomysł, słuchaj, założysz własny. Pomyślimy. Na pewno są blogi. To na pewno, bo czytałem, także jak najbardziej polecam. Mhm. Zwykle to prowadzą ludzie, którzy mają własną działalność i doświadczenie przede wszystkim. Tutaj są i logopedzi, i neurologopedzi. Okay. Kim są neurologopedzi? Opowiedzieć. Tak, opowiedz. No to są specjaliści już od zagadnień z zaburzeniami neurologicznymi. Czyli jeżeli osoba dorosła dostaje wylew bądź udar, tak, mózgu, i gdzieś tam dochodzi do afazji, czyli mówiąc po polsku, zapomina jak mówić, albo nie rozumie tego, co się do niej mówi po polsku, no wtedy już wzywamy logopedę i praca wygląda zupełnie inaczej. Jest to wyzwanie, ale dzięki doświadczeniu, a się pochwalę, tak, mam doświadczenie, pracowałem z osobami po różnych właśnie udarach, które bardzo szybko wracają dzięki stymulacji logopedycznej, konkretnych ośrodków mowy czynnej, biernej. Super. I nawet znikają efekty porażeń, tak? Jeżeli dochodzi do porażenia połowicznego, tak? Gdzie tam, gdzie to ucieka, mięśnie tam zwiotczeją, to również przez to ćwiczenie, przez pracę, tak jak chociażby wykorzystałem takich kart, gdzie są miny, tak? Jest ta praca całego aparatu mowy, tak? I to wszystko, jak są na mięśnie napięte, to wszystko ładnie wraca, jest właściwe napięcie, ta osoba. Ale jak ci ludzie się cieszą, nie? To jest po prostu coś wspaniałego. I prosta rzecz jak mówienie. Tak, a potem nagle tak. przestajesz, a potem wracasz do tego i Boże, tak zwykła rzecz. Naprawdę. Jakby z tego żyć. Naprawdę. I no to jest niewiarygodne, co się dzieje. Dlatego lubię tą robotę. No. Autentyk. To wspaniałe. Dobrze, a tutaj jeszcze znalazłem właściwy wierszyk na długość oddechu o koguciku. Nie? Tak jak przed wywiadem rozmawialiśmy. O matko, nie? Czy podejmie pani wyzwanie? No? A to była trochę moja trauma ze szkoły. Pamiętam z zajęć retoryki z liceum. Pamiętam ten wierszyk o koguciku. Tak. No było to wyzwanie. Tutaj jest z pamięci, jest tekst, także tak dla przykładu, na czym to polega. Tak? Żeby się przygotować, oczywiście rozgrzewkę też może nie tutaj, nie na filmie, ale warto zrobić rozgrzewkę. Takie A-E-I-O-U. Tak? Twarz sobie wymasować. Oczywiście. I ważna rzecz. Przy stawach szczękowo-żuchwowych trzeba rozmasować jak najbardziej, bo kiedy się pracuje i rusza żuchwą w prawą, w lewą stronę, może dojść do przestawienia kości i to bardzo boli. Aha. Bardzo. Słyszałam kiedyś relacje. Później z pierwszej ręki. Zwichnięcie, trzeba to nastawiać i tam ze świniankami jest dalej nieważne. Ważne, żeby tutaj wszystko rozrzeć, nie? Tutaj mięśnie policzkowe, ust, dalej stawy. No dobra, zobaczymy ile dam radę.
Był sobie raz kogucik i kurka i poszli ze sobą na spacer. Kogucikowi strasznie zachciało się pić, także wyciągnął nóżki i zemdlał. Kurka bardzo się tym zmartwiła. Biegnie do morza i mówi: Morze, morze, daj wody, komu wody? Kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. Nie dam ci, aż mi przyniesiesz od panien wieniec. Panny, panny, dajcie wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. Dobrze, tutaj przerwę. Bardzo ładnie, na jednym oddechu było. Wszystkie frazy, które zaczynają się od wieprzu, wieprzu daj keł, który będzie w przyszłości, ale tutaj to, co już pani czytała, jest morze, morze, daj wody, komu wody. To zaznaczam, że to jest czytane na jednym oddechu. Bierzemy jeden wdech i startujemy. Tak, bo w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby, bo to później są dłuższe, bo ta cała przygoda się rozwija, ta kurka chodzi do dębu, do lipy i każda fraza jest coraz dłuższa, kogo ona prosi. I chodzi o to, żeby wyćwiczyć długość fazy wydechu, aby powiedzieć to przy jednym pobraniu powietrza. Tak? Nie wiem, czy kontynuujemy pytania, czy może chce pani dalej spróbować? Mogę spróbować. Gdzie skończyliśmy? Aha, tutaj. Na pannach. Nie damy ci, aż nam przyniesiesz od wieprza kieł. Wieprzu, wieprzu, daj kieł, komu kieł, pannom kieł, żeby panny dały wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. Nie dam ci, aż mi przyniesiesz od dębu żołądź. Dębie, dębie, daj żołądź, komu żołądź, wieprzowi żołądź, żeby wieprz dał kieł, pannom kieł, żeby panny dały wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. Przepięknie. Ale jedną rzecz, którą jeszcze muszę pochwalić. No. Już nie będę pani dalej męczył. Jedna rzecz, którą muszę pochwalić. Od razu automatycznie pani wyprostowała plecy. Aha. To jest coś wspaniałego. Wyprostowane plecy gwarancją dobrego oddechu. Dlatego, że nie mam uciśniętej przypony, nie mamy tutaj klatki piersiowej i możemy pięknie wziąć wdech i przeczytać. Także naprawdę brawo. Zajęcia z liceum się przydały, do czego? Tak, oj, widać od razu. Dobrze. Okay, to jeszcze chciałam tak na koniec zapytać właśnie o tą literaturę. Czy jakieś książki godne polecenia, żeby ćwiczyć sobie... Jeśli ktoś ma już wadę, żeby ją sobie poprawić i ewentualnie, żeby właśnie tą profilaktykę stosować. Jak najbardziej. Zaczynając od, no to wyżej wymienionej pani Bogumiły Toczyskiej, tak? Łamańce z dedykacją. Świetna książka. Nie tylko zalecenie dla logopedów, nauczycieli, no, ale również w zaciszu domowym też można. Bo mamy tutaj pracę przy głoskach tydy, py, kg, tak? I mamy cały wierszyk od razu. Również mamy wprowadzenie. O co chodzi z tymi głoskami, dlaczego, jak one się układają, jak występują. No i dalej mamy, tak jak już wspomniałem, wierszyki, gdzie trzeba te głoski zaakcentować, tak? Mamy całe tabelki, czy tutaj przedstawione sylaby, tak? Takie piękne tpa, dba, tka, dga, gdzie mamy różnicę między bezdźwięczną, dźwięczną, połączenia, zmiękczenia. Już nie będę do tego wszystkiego tam reklamował, bo ja bardzo długo mogę o tym mówić. I to, bez wątpienia. Tak, z książki to właśnie pani przeczytała, ten duet głosek sz i czy, typowo polskich, ale tu mamy r, l, ły, m, ni, l, j. Tak, zupełnie. Mamy rozdziały poświęcone danym głoskom, także jak najbardziej polecam. Dalej mamy pani Anna Pluta i ty zostaniesz Demosthenes. Piękny. Piękny wyraz. Już można poćwiczyć buzię, żeby otwierać. Tutaj mamy zawarte wierszyki. Szczepan i koń oczywiście. Już mamy polskie głoski sz, cz, dż, pędzi wszędzie, nonszalancko na przykład. O, oczywiście książka z pięknymi obrazkami. Nie wiem, czy dobrze mi się uda pokazać, przykładowe. I każdy jest z wierszykiem. Raz kulawy korsarz. Ojej, coś wspaniałego. Dalej mamy pracę głosem pana Andrzeja Siedleckiego. W tej książce mamy zawarte podstawy. Tak naprawdę podstawy właśnie o płucach, o przeponie, o ćwiczeniach relaksacyjnych, o skali głosu w wysokościach, tak, gdzie mamy tutaj przecież basy od męskich, tak, niskich, mamy bas, tenor, alt, sopran. Dobrze mówię? Dobrze. Tak. Także jak najbardziej tutaj pracy z głosem, jak mówić, jak używać fonacji podczas przemawiania, jak mówić do mikrofonu, bo to też jest cała... sztuka. Tutaj to o tym też był odcinek, to znajdziecie link gdzieś tam nad głową Pawła. Dobrze, Agnieszka Płusajska-Otto z
podręcznik pracy głosem. Tutaj mamy zawarte ćwiczenia właśnie o postawach, o postawie siedzącej, jak siedzieć na krześle, jak stać. To jest fajne ćwiczenie lew, bardzo fajne. Wyciągamy język, podpieramy się rękami na kolanach, oddychamy. No i dalej mamy właśnie ten wierszyk o koguciku, kurce, ćwiczenia dykcyjne, nagłoski nosowe, mny na przykład. Zachęcam do lektury. Co my tu jeszcze mamy? Mówię i śpiewam świadomie. Pani Bogumiła Tarasiewicz, jak najbardziej. Książka dalej poświęcona emisji głosu. I tutaj już będziemy chyba wchodzili w bardziej w stronę dźwięczną, w rezonansy oraz anatomię, jak widzę. Nie? Więc tutaj jak najbardziej, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, do czego służy głośnia, gdzie jest krtanie i po co to wszystko, jak najbardziej. Z rzeczy takich bardziej dziecięcych, Dziecięcych i na których sam pracuję. Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski, logopedyczne opozycje głoskowe wydawnictwa Harmonia. Ogólnie wydawnictwo Harmonia warto się zapoznać, jeżeli chodzi o książki pedagogiczne i logopedyczne. Mają dopracowane i przemyślane raz, że koncepcja, a drugi raz też mamy różnicowanie, tak? Baba, bata. To akurat ten pierwszy z brzegu przypadek, gdzie mamy opozycję byty głosek. No i dalej przykładowe wierszyki. No i tak się ciągnie przez opozycję szysy, na przykład, jeżeli ktoś ma seplenienie, tak? W różnych odmianach seplenienia samego. A na przykład tutaj mamy basta, baszta, gdzie mamy już sąsiedztwo głoski t, gdzie dochodzi już do pracy językiem. No, książka o jąkaniu Mieczysława Chęćka, praktycznie the best of, tak, i must have, jeżeli chodzi o literaturę. Skąd się bierze jąkanie? Dlaczego dziecko się jąka? Początki jąkania, jak rozpoznać i jak zapobiegać? Bardzo fajne. Z rzeczy, które można kupić na Facebooku, nie pamiętam nazwiska pani, od której to kupiłem. Kreatywne pomoce logopedyczne, klamerka. Bardzo świetna rzecz, jeżeli chodzi o dzieci. Tu mamy akurat głoskę r. Przy głosce r mamy ćwiczenia przygotowujące do wywołania. I mamy takie rzeczy jak mikrofon, traktor, skowronek. Tudzież inny ptak na r, tak? Gawron. Gawron na przykład. Gawrony pięknie śpiewają. Że my chyba zrobimy za krótki dziób na gawrona, ale nie, to jest wróbel, tylko taki duży wróbel. Taki bardzo, bardzo duży wróbel. No, ale piękny przykład, wróbel. No. Taki spasiony trochę. Bo to już wiosna, dlatego. A. I to jeszcze po zimie zostało. Dobra. Mamy tak, mamy piosenkarza, sposoby, już tam mamy la la la, lo lo lo, le le le. Tego typu, jak chcemy naśladować naszego wróbla wiosennego. Wróbel? No, wiosenny, nie ma niestety pory roku na rynie. Wiosna, lato, jesień, zima. Marcowy wróbel. O, marcowy wróbel. Przepięknie. No i tutaj mamy głoski do mówienia tla, la, la na przykład. W formie śpiewanej tla, la, 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 albo po prostu mówionej. Może tak też być. O, rzecz do pokolorowania. Aparat telefoniczny starej generacji, który robi drrrr. Świetna rzecz. Oj, najmłodsze pokolenie to już chyba nie pamięta takich telefonów. Nie pamięta i nie wie. Trzeba naprawdę dzieciom się natłumaczyć, że kiedyś miały słuchawki, kabel i w ogóle abstrakcja jest, że jest wybieranie tarczowe, nie? Że to wszystko wraca. Dzisiaj takie to czasy. To mam taką ciekawą anegdotkę. Czytałam kiedyś na fanpage'u jednej z moich ulubionych blogerek. Magda Grzebyk prowadzi bloga Krytyka Kulinarna i tłumaczyła bodajże siostrzeńcowi, przedstawicielowi młodszego pokolenia, że kiedyś w sklepach nie było takiego wyboru jak dzisiaj, że nie można było kupić sobie czekolady, ciastek czy nawet owoców, no po prostu nędza z biedą. A dzieciak taki przerażony patrzy, nawet w galerii Mokotów? Dobre. Ale prawdziwe, prawdziwe. Prawdziwe. No przecież galerie były zawsze, nie? Co? Jasne, od zarania dziejów. To jeszcze druga część tych klamerek. Mamy syczaki. No i super labirynt. Trzeba pomóc dziewczynce dotrzeć do soku, przeprowadzając ją przez labirynt i powtarzając dane sylaby. Okay. Saso, sesu, sy. Jak ta mowa węży z Harry'ego Pottera. To też wykorzystałem. Naprawdę, bo nie mogłem dotrzeć. Jak mówić sy, proszę pana? Wytłumaczyłem wszystko, język do zębów, ten wbierzesz wdech, sy, nie idzie. Spróbuj mówić językiem węży. No momentalnie załapało,
5 minut Piękne. Roboty. No. Dobra, no i tutaj jeszcze taka ciekawostka, wykorzystywana na studiach i w późniejszej pracy logopedycznej, tak zwana Biblia logopedyczna. Czerwona logopedia, autorstwa wiadomego, i to jest tom drugi. Tu mamy wprowadzenie, w tomie pierwszym zagadnienia, tak? Czym jest logopedia podzłoża neurologopedyczne i tak dalej, a tu mamy już opis danych jednostek tak zwanych chorobowych. Aha. Danych wad wymowy. No niezła cegła. No jest cegiełka. Jak widać mam pozaznaczone, żeby już nie szukać tego wszystkiego. Jest bardzo przystępnie opisana i bardzo prosta. No, osoba, która nie jest logopedą, jak najbardziej też się zapozna. Nie? Redakcja Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. Wydanie drugie i poszerzone. Jak najbardziej. Nie sprzedam, nie podzielam się. To jest po prostu skarb. Dobra, to tyle z książek. Jak najbardziej zachęcam do szukania w internecie blogów logopedycznych. Są prowadzone, jak już mówiłem, przez osoby, które się tym zajmują. I często zamieszczają tam dodatkowe ćwiczenia, gry logopedyczne i tak dalej. Tak jak tu przyniosłem akurat tą jedną, tę karciankę, tak, te miny jak cytryny. Ale są też komputerowe programy z logopedią. No są one drogie, ale można. Również na smartfony można sobie pobrać jak najbardziej gry logopedyczne. Tak. Na apce. Na apce. I z duchem czasu i to się jak najbardziej. I dzieci bardzo to lubią. I są kolorowanki w takich rzeczach i nagrane już sposoby mówienia. Tak? I to poprawnie, co ciekawe. Aczkolwiek trzeba uważać, bo są czasami angielskie aplikacje przetłumaczone na język polski. Jeszcze tam lew, powiedzmy, to jest lion, tak? Ale tak. Mamy lwa. Ale jeżeli będzie szkoła, no to mamy school, a nie szkoła. No i to już jest różnica, tak, różnica fonetyczna i to może dziecku zaburzyć po prostu no słuch, nie? Różnicowanie głosek. Bo jednak tutaj uczymy się języka polskiego. No tak, czyli nie wszystko naraz. Zdecydowanie, zdecydowanie. Okay. No to byśmy mogli zacząć już dalej temat dwujęzyczności i wielojęzyczności dzieci, no ale to może... Też. Na inny raz. Na inny raz, tak, zostawmy. Temat rzeka po prostu. No. Tak przyszło mi jeszcze do głowy takie pytanie, ile osób statystycznie może mieć wadę wymowy, jakąś tam mniejszą albo większą? To jedynie mogę odpowiedzieć na bazie badań przesiewowych, które sam miałem okazję wykonać. To zwykle wychodziło 90% dzieci. Jezu, strasznie dużo. Bardzo dużo i to są... To zwykle właśnie te wędzidełka, tak, które już wpływały na ten rozwój mowy, dalej jakieś tam sypienia międzyzębowe. No i poważniejsze rzeczy, jak tam dyslalie złożone, wieloraki, całe historie. Gdzie mamy już kilka wad wymowy składających się na tą słynną dyslalię. Dyslalia. Brzmi groźnie. No jest dosyć groźne. Okay. Ale da się to również wypracować. Pięknie mówić. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Również dziękuję. Bardzo było mi miło opowiedzieć. Mam nadzieję w skrócie i chociaż jakoś tak... Przystępnie. Myślę, że było przystępnie. Tak jak mówiłam, jeśli macie jakieś pytania, czegoś nie zrozumieliście, to dajcie nam znać w komentarzach. Mamy nadzieję, że wam się podobało, że wynieśliście coś dobrego z tego odcinka, że nawet jeśli macie jakąś wadę wymowy, to teraz poczujecie się zachęceni, żeby pójść do logopedy i ją zminimalizować, zredukować. Bo warto, prawda? Jak sami słyszeliście, nie ma rzeczy niemożliwych. To jest, wszystko jest możliwe, nawet u osoby już w... zaawansowanym tak, wieku. Tak, w zaawansowanym wieku. Ujmijmy to ładnie. Jest tym bardziej, jak jesteście młodzi, silni, chętni, sprawni do działania. Jak najbardziej tak. Do ćwiczeń. Dziękujemy wam za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki wiedzy logopedycznej udało mi się rozkminić fonetykę niemiecką. Na wymianie tam mnie nauczycielka próbowała mówić. Niemieckie ich, przepraszam, ich, tak? Ich. To nie jest takie niskie jak u nas i, bo ich. U nas się mówi ich, takie pomiędzy e a i, a tam jest ich. To wszystko ich. Jest takie, jest hoch, jest wysokie, i tylne. Ich. 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 Ich bin Paweł, on der do wie heißt du? Krótka fonetyka. Habe eine Kasse zu Hause. Tylko tyle pamiętam.